Środą Popielcową w Kościele Katolickim rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu. 200 par wzięło udział w 17. balu bezalkoholowym w Wyszkowie. Obiekty sakralne to tytuł konferencji, która odbyła się w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży. Środa Popielcowa jest pierwszym dniem Wielkiego Postu. Tego dnia kapłani na znak pokuty posypują głowy wiernych popiołem, przypominając o śmierci i przemijaniu słowami: pamiętaj, człowieku, że z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Tradycja ta w liturgii po raz pierwszy pojawiła się w VIII wieku. W 1091 roku papież Urban II wprowadził ten zwyczaj jako obowiązujący w całym kościele. W tym czasie ustalono także, że popiół do posypywania głów wiernych ma pochodzić z palm poświęconych w niedzielę palmową poprzedniego roku. Środa Popielcowa wprowadza wiernych w okres Wielkiego Postu, który powinien wypełnić się pokutą i nawróceniem. Dominującym kolorem szat liturgicznych w tym czasie jest fiolet. Z obrzędów mszy świętej znika uroczysty hymn Chwała na wysokości Bogu oraz radosna aklamacja Alleluja śpiewana przed odczytaniem fragmentu Ewangelii. Zastępuje ją aklamacja Chwała Tobie Królu Wieków lub Chwała Tobie Słowo Boże. Kościół zaprasza wiernych, aby potraktowali okres Wielkiego Postu jako rodzaj duchowych rekolekcji wypełnionych modlitwą i pokutą. Jesteśmy zobowiązani w tym czasie do zachowywania postu i wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, a w okresie pokuty od udziału w zabawach. 40-dniowy okres Wielkiego Postu ma nas duchowo przygotować do misterium paschalnego. Ten czas powinniśmy wykorzystać, starając się przybliżać sobie to, czego z miłości do ludzi dokonywał Jezus Chrystus przez swoją mękę i śmierć na krzyżu. Ma nam w tym pomóc uczestnictwo w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalach, a także dobre postanowienia i wewnętrzne wyciszenie wsparte sakramentem pokuty. Wielki Post to okazja do przemiany i nawrócenia, ponieważ wszyscy potrzebujemy poprawy i zmiany na lepsze, zachęca nas papież Franciszek. Trzeźwość daje normalność, daje to, co jest, sens życia, nie daje iluzji. Alkohol daje iluzję, daje oszukańcze mniemanie i o sobie, i o świecie, i o wszystkim. Trzeźwość daje stabilizację, daje normalność. To był największy bal bezalkoholowy w diecezji łomżyńskiej. Blisko 500 ludzi zgromadziło się w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyszkowie, aby udowodnić, że można bawić się wspaniale bez alkoholu. Wasza obecność pokazuje, że jesteście ludźmi wolnymi i chcecie bawić się bez alkoholu. No rzeczywiście nie możemy sobie wyobrazić piękniejszego rozpoczęcia 47. tygodnia modlitw o trzeźwość narodu, jak rozpoczęcie go balem bezalkoholowym. Jestem ogromnie wdzięczny domowemu kościołowi, władzom miasta Wyszkowa za to, że od 17 lat już tutaj dają taki piękny przykład nie tylko miastu Wyszków, ale również naszemu całemu kościołowi łomżyńskiemu i nie tylko całej naszej ojczyźnie, że można się wspaniale bawić bez alkoholu. Od wielu lat już tyle było dowodów na to, że trzeźwość to tak naprawdę jest prawdziwa zabawa. To jest to, co mamy w sobie takiego naturalnego, tak? I tego się nie boimy. To jest w nas naturalne i najpiękniejsze. To jest najpiękniejszy rodzaj zabawy. Dla nas zdecydowanie lepiej bawi się trzeźwa publiczność. I to wiele razy nawet ludziom na imprezie bezalkoholowej właśnie powtarzamy. Tak jak na przykład dojdziemy do takiego momentu, że kiedy wszyscy już naprawdę czujemy tak fajnie tą zabawę i czujemy, że robimy wielkie rzeczy, coś nam ładnie wychodzi, to właśnie wtedy też warto podkreślić i pokazać im, że dlatego się tak się bawimy, że jesteśmy trzeźwi i możemy w to wejść, tak? Możemy to odczuć i poczuć. Często zdarza nam się być na różnych imprezach, ale to jest wyjątkowa. To jest inna. Zazwyczaj jesteśmy na imprezach alkoholowych. No i atmosfera jest zupełnie inna. Tutaj wszyscy są naturalni, a nie pod wpływem alkoholu.
Sprawia przyjemność na pewno, że możemy pomóc i uśmiech ludzi wiele nam daje. Takie bale powinny mieć na celu pokazać, że jednak da się zrobić taką imprezę takiego pokroju bez alkoholu. Swoim dzieciom trzeba dać jakiś przykład, prawda, dobry, takiego wychowania bez alkoholu, no bo jednak alkohol no, nie zawsze jest dobry. Bal bezalkoholowy w Wyszkowie ma już 17-letnią tradycję. Organizuje go wspólnota domowego kościoła. Osobisty patronat nad wydarzeniem objął biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski do spraw trzeźwości. Konferencja Obiekty Sakralne to okazja do poznania najnowszych rozwiązań technologicznych stosowanych w budownictwie, renowacji i wyposażeniu. Spotkaniu towarzyszyła również wystawa Policja w ochronie dziedzictwa narodowego, prezentująca zdjęcia odzyskanych zabytków skradzionych z obiektów sakralnych i muzeów, a także działania prewencyjne policji. O programie tegorocznej konferencji mówi ksiądz Tomasz Grabowski, wicedyrektor Muzeum Diecezjalnego. Formuła dzisiejszej konferencji to jedna prelekcja inspektora Mirosława Karpowicza, która przybliżyła nam działanie policji w ochronie dóbr kultury, w ochronie zabytków. Dalsza część konferencji jest to prezentacja nowinek technologicznych. Jest to konkretnie oferta handlowa przygotowana przez wystawców w celu zapoznania naszych duchownych kapłanów administrujących obiektami sakralnymi w celu prowadzenia czy to prac remontowych, czy też doposażania świątyń w jakieś nowinki technologiczne. Ochrona zabytkowych obiektów sakralnych i ich wyposażenia jest bardzo istotna i warto podejmować ten temat, przekonuje prelegent konferencji inspektor Mirosław Karpowicz, były szef Krajowego Zespołu do Walki z Przestępczością przeciwko Dziedzictwu Narodowemu. W ostatnich kilkunastu latach, może nawet powiedziałbym 20 latach, zwiększenie zabezpieczenia, nawet przeniesienie niektórych obiektów najbardziej cennych z określonych kościołów do muzeów diecezjalnych, do muzeów archidiecezjalnych pozwoliły na skuteczniejszą ochronę określonych dzieł sztuki, bo niestety znam takie przypadki, kiedy tego nie zrobiono i znakomite polskie dzieło sztuki niestety zostało zabrane. Konferencja Obiekty Sakralne była także okazją do poznania konkretnej oferty handlowej wystawców, a także wymiany swoich spostrzeżeń z gronem fachowców i środowiskiem konserwatorskim.